Pomimo wielokrotnego kompromitowania się polskich klubów na arenie międzynarodowej nie wierzyłem dzisiaj w sensację i ewentualne odpadnięcie Gdańszczan z ekipą, która grała dzisiejsze starcie jako gospodarz na obiekcie mniejszym od stadionu, Górnika Polkowice. Z całym szacunkiem dla Górnika Polkowice. Szczególnie, że gdańszczanie wygrali to pierwsze spotkanie z trzybramkową zaliczką. Chociaż też trzeba powiedzieć, że mimo tego, że Lechia dzisiaj awansowała, to momentami prezentowała się dzisiaj dość sennie i momentami non szalansko. Ale koniec końców oczywiście najważniejszy jest awans, a przede wszystkim drugie zwycięstwo. Bo ono przecież też liczy się do rankingu UEFA i teraz w sumie tak się zastanawiam, że chyba jako jedyni w Europie Liczymy te punkty. Pierwszą bramkę dla gości w tym spotkaniu trafił Maciej Gajos i trzeba przyznać, że było to całkiem imponujące uderzenie. Trudny strzał z pola karnego, zresztą sama piłka opadała. I co by nie mówić, to trafienie padło chyba w najlepszym możliwym momencie dla zespołu z Polski, bo w momencie y, lekkiej optycznej przewagi rywala. No ale na szczęście to trafienie BKS-u nieco przechyliło szale przewagi. Na korzyść gości, ale to już tylko do końca pierwszej połowy. Druga bramka to było wykończenie dwójkowej akcji Rafała Pietrzaka i oczywiście asystującego młodego i perspektywicznego zawodnika Flavio Paiszao. W międzyczasie mieliśmy też wyrównujące trafienie zespołu Akademii Pandew, które no niestety w 100% należało się temu zespołowi, bo chociażby w pierwszej połowie Macedończycy mieli na samym początku tego meczu kilka setek. I to oczywiście po stałych fragmentach gry. I to przenosi nas w sumie do innego punktu, który chciałbym tutaj omówić, czyli do no dość bladej postawy defensywy zespołu Lechi. Ponieważ blok ten prezentował się zarówno dzisiaj, jak i tydzień temu u siebie naprawdę źle. Bo tak jak mówiłem, w pierwszej połowie akademia miała co najmniej dwie setki, które kończyły się albo na obronie kuciaka, albo na wybiciu piłki z linii bramkowej. Przez defensora Lechi. No więc nie chcę tego mówić, no ale trochę siara. Także no, fajnie, że awans, fajnie, że drugie zwycięstwo, ale obrona i jej postawa to na pewno lekkie minucy Akademia 2, Lechia 6, czyli Gdańszczanie awansowali do drugiej rundy eliminacji do UEFA Ligi Konferencji Europy, czyli tak jak Lech i Raków. Takim wynikiem zakończył się ten dwumecz. Jeśli ktoś z Was nie oglądał tego spotkania, no to naprawdę szczerze wam zazdroszczę. Zapraszam Was do subskrybowania kanału Tradaj, zapraszam do facebookowania kanału Tradaj. I widzimy się dzisiaj po meczu jeszcze Knadswirnu Pelak z pogonią Szczecin. Dzięki za uwagę.